No to podsumujmy ten psalm 84 i zobaczmy, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyliśmy. Dziś między innymi o tym, więc rozbiegi, lecimy. Tu, 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 tu. powinna być czołówka, ale ze względów urlopowo-wakacyjnych jej nie ma. Jest, natomiast frajda życia z Bogiem słowo daje. Dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Podsumowujemy rozważanie psalmu 84 jako... Drogi do szczęścia, która jest tam gdzieś wpisana. I prosimy Ducha Świętego, żeby nam pokazywał o co mu chodzi. Rozważaliśmy sobie werset piąty, który mówi, że szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, i nieustannie Cię wychwalają. Więc mówiliśmy o Bożej Obecności, mówiliśmy o wychwalaniu, no właśnie, Boga jako Boga. Myślę, że tu jest ten element taki bardzo ważny. Może nawet najbardziej kluczowy, że Bóg w moim życiu ma być Bogiem, a nie jakimś sentymentalnym dodatkiem. Do tego dzisiaj będziemy zmierzali, aby przypomnieć sobie, co to znaczy, że Bóg jest Bogiem. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, czyli nie polegam na własnych siłach, oczywiście to nie jest tak, że po ludzku rozkładam ręce, robię co mogę, ale zapraszam Boga, aby był w tym we mnie. No, i ostatni werset, trzynasty. Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Mówiliśmy o sile wiary, o sile zaufania. Kiedy myślałem, jak to wszystko podsumować, żebyśmy właśnie nie mieli tylko jakichś takich drobnych elementów, z pomocą przyszłymi czytania, które Pan Bóg nam podrzucił któregoś dnia. Chodzi o fragment z księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Mojżesz w rozdziale szóstym o tym czytamy. Mówi do Izraela tak bardzo poważnie: Słuchaj Izraelu, Pan Twój, Pan nasz, Pan jest naszym Bogiem, Panem Jedynym. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem Jedynym. Czyli mamy tego jedynego Boga. Kościół uczy nas o, o Bogu w Trójcy, jeden Bóg w Trójcy, w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I właśnie niech te słowa pozostaną w Twoim sercu. Pamiętaj o nich. Pamiętaj o nich. I tak odebrałem to jako takie podprowadzenie, że, yy, że to jest coś, co jest naszą drogą do szczęścia. Bóg, którego kochamy i któremu jesteśmy poddani, posłuszni. Yy, ciekawe jest właśnie, że później, Mojżesz, zachęca, przywiążesz te słowa do Twojej ręki jako znak, wypiszesz je na drzwiach, niech zostaną w Twoim sercu, będziesz je przekazywał dzieciom, będziesz o tym mówić, że masz Boga że masz Boga, że twój Bóg jest jeden i będziesz o tym mówił wstając ze snu, kładąc się do snu, w trakcie podróży, przy posiłku i tak dalej. Generalnie ta myśl będzie obecna w twoim życiu, że masz Boga, Bóg to jest ta najwyższa istota ponad wszystko, którą kochasz, ale też której służysz, której jesteś poddany. I to prowadzi do szczęścia. Dlaczego też tutaj jest to podkreślone? Bo dalej Bóg mówi, że dam ci Dam ci miasta, dam ci domy, dam ci winnice. Generalnie Bóg pokazuje, że on nie ma problemu z tym, żeby dawać. Dawać, obdarowywać, błogosławić. Natomiast w wersecie 12 powtórzonego prawa 6, 12 czytamy: Strzeż się, byś nie zapomniał. I właśnie tutaj jest w którymś momencie napisane, kiedy będziesz jadł już, kiedy nasycisz się, kiedy już będziesz korzystał z tych dóbr, kiedy najesz się i nasycisz, kiedy będzie ci dobrze, kiedy materializm będziesz miał już potąd wyniesiony, to wtedy pilnuj się, żebyś nie zapomniał o tym, że twój Bóg jest jeden, że masz Boga. I tak sobie myślę, że to jest właśnie element, który nam podsumowuje ten psalm 84. Że to nie jest tylko tak, że my sobie to rozbierzemy na części pierwsze, Możemy się przyglądać tam jest zapisane, ale musimy pamiętać, musimy pamiętać, bo Bóg mówi: strzeż się, żebyś nie zapomniał. Bo to właśnie wtedy, kiedy się nasycisz, wtedy już kiedy będzie ci dobrze, kiedy już będziesz miał wszystko, to żebyś nie pomyślał sobie, że że to z siebie płynie ta siła, że to już ty, a Bóg nie jest potrzebny, że Bóg jest potrzebny tylko do momentu zaspokajania potrzeb. Nie, on jest, on jest, on jest. Po prostu jest. W związku z tym. Ja potrzebuję, to jest moja potrzeba też, aby uznać Go, aby żyć, ciesząc się tą myślą, że jest Bóg. Niech inne rzeczy Go nigdy nie zastąpią. Pomóż nam, Duchu Świętego, żeby tak właśnie się stało. Zapraszam Was do rozważania tych wersetów i koniecznie wejdźcie na stronę kursbiblijny.pl i zapiszcie się na kurs biblijny. Ja mam przyjemność koordynować kurs tematyczny, więc zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźnie aprobaty, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.